Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem teraz powiedzieć kilka słów na temat tego, jak można cząstki renderować w modelu renderowania Object. Dodajmy sobie do sceny bardzo prosty system cząstek. Niech to będzie taki zwykły cube, znaczy nie cube, tylko plane, z którego będzie spadało kilka cząstek dosłownie. Zróbmy ich tutaj 100, tak żeby nie było ich zbyt mało i one się już tutaj sypią. Niech się sypią. Teraz tak, jeżeli wyrenderuję takie cząstki, to oczywiście musimy być w Blender Render. I będziemy widzieli, że te cząstki wyglądają jak takie niezbyt fajnie wyglądające kulki światła, które w ogóle się nie ruszają i są raczej paskudne na renderach. No ale cóż, te cząstki można zmienić w panelu render na wyświetlanie obiektu. I teraz, jeżeli będzie tutaj wybrany object, to w tym momencie na renderze nic nie zobaczę. Jest to dosyć słuszne, ponieważ jeżeli tych cząstek teraz nie skonfigurowałem prawidłowo, to po prostu nie ma żadnego obiektu, który mógłby być przez nie zastąpiony. A więc weźmy sobie, dodajmy jakiś obiekt. Niech to będzie taki zwykły cube. Ten cube mogę odsunąć sobie na przykład gdzieś tutaj. Jeżeli teraz ustawię w tych cząstkach, że taki cube ma być moim obiektem, to w tym momencie cząstki zmieniają się i zaczynają wyglądać jak malutkie kostki. I to jest sposób właśnie renderowania o nazwie object. A więc mogę do sceny dodać dowolny obiekt, na przykład torus. Mogę go ustawić sobie z tej strony. Mogę dodać także na przykład stożek. I każdy z tych obiektów mogę wybrać pojedynczo jako obiekt, który będzie pokazywał cząstki. Oczywiście teraz są to bardzo małe obiekty, ale mam panel z fizyką, na którym mogę zmienić wielkość tych cząstek. OK? Jeżeli tego panela nie chcę rozwijać, mam także tutaj podobnie size. Size to jest dokładnie ten sam parametr. No i teraz mam już tutaj wybrany size. Oczywiście ta wartość size to jest rozmiar, który dotyczy względnego rozmiaru obiektu. A więc jeżeli ustawię 1, to znaczy, że będę miał 100% mojego oryginalnego rozmiaru tego torusa. Proszę zobaczyć, on teraz dokładnie pasuje wielkością do tych, które zostały narysowane przez cząstki. Dodatkowo, taki torus ma sporo wierzchołków i tutaj widzimy, że sporo takich torusów powstało. Natomiast na scenie nadal widzimy tylko 621 wierzchołków. Cząstki rysują te torusy troszeczkę oszczędniej, dlatego możemy się nie przejmować, że na scenie będzie bardzo wiele geometrii. Każdy torus tutaj to jest taka instancja, która jest zduplikowana i pochodzi tak naprawdę tylko z tego jednego torusa. A więc siatka mesha powtarza się, a nie są to osobne siatki, które wymagałyby dodatkowej pamięci. Oczywiście, jeżeli cząstek dam 100 milionów, zarąbię natychmiast blendera i nawet na silnym komputerze nie będzie to dobrze działało. Teraz tak, mamy tutaj jeszcze kilka dodatkowych prostych opcji. Na przykład taka jak random size. Size teraz ustawiłem na 1. Jeżeli będzie 2, wszystkie cząstki będą miały większy rozmiar niż oryginalny torus, dokładnie 2 razy. Jeżeli natomiast ustawię random size, to w tym momencie pozwolę na to, żeby w zakresie ustawionym przez mój rozmiar cząstki miały pełną dowolność wyboru tego rozmiaru. Dlatego widzę, że niektóre z nich są mniejsze, a niektóre z nich są bardzo, bardzo malutkie, wręcz mikroskopijne. Random size równo 1 oznacza, że rozmiar może być w przedziale od 0 do tego rozmiaru, który tutaj ustawię. A więc jeżeli jest 1, to mogę mieć rozmiar od 0 do 1. Jeżeli jest 2, to rozmiar od 0 do 2 razy większych i tak dalej. Myślę, że to jest dosyć proste. Jeżeli wybiorę sobie inny obiekt, na przykład stożek, to samo dotyczy również stożka. No i teraz mamy jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, na przykład coś takiego jak scale. Ustawmy zatem rozmiar 1 i random size 0, aby mieć dokładnie ten sam rozmiar wszystkich cząstek, bez wyjątku. I teraz mam włączony tutaj rodzaj, taki checkbox jak scale. Jeżeli go wyłączę, nic się nie zmieni na scenie. Ale jeżeli ten mój stożek będzie przeskalowany, to wtedy zmianę zaobserwuję. Proszę zobaczyć, teraz oryginalny obiekt mogę sobie skalować dowolnie, a cząstki nie mają żadnej zmiany wielkości. Wszystkie stożki są bez zmian, ponieważ skala nie przenosi się na nie. Domyślne zachowanie jednak jest takie, że jeżeli tu jest zaznaczony ten checkbox i zmienię skalę stożka, to ta skala zmienia się również na obiektach rysowanych przez cząstki. OK? Tak to działa. W podobny sposób mogę przenieść również rotację i przesunięcie tego stożka. Przesunięcie już teraz będzie widoczne. Proszę zobaczyć, ten stożek obecnie ma położenie 8,03. A więc cząstki, które generują się na tym planie, takie przesunięcie również mogą dodać do tego stożka. Wystarczy tylko, że kliknę Global i w tym momencie położenie tego stożka jest brane pod uwagę podczas generowania cząstek. To znaczy, że jeżeli swój oryginalny stożek przesunę, będzie się przesuwał również system cząstek, który zależy od tego stożka właśnie. Oczywiście sam stożek może być na innej warstwie. System cząstek będzie na tej warstwie przesunięty.
Jeżeli nie będę miał włączonej tej opcji global, w tym momencie współrzędne będą zależne od emitera, a nie od obiektu oryginalnego. Natomiast jeżeli włączę sobie rotation, to w tym momencie rotacja tego obiektu będzie wpływała na rotację wszystkich cząstek, które się generują. Oczywiście może również ta rotacja być włączona w samym emiterze cząstek, więc one mogą się później obracać i tak dalej, ale początkowa rotacja będzie brana z obiektu, który jest duplikowany w systemie cząstek. No i to są już wszystkie opcje w tym modelu Object. Myślę, że to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.